Cześć, nazywam się Dariusz Siudek. Od ponad 20 lat zajmuję się projektowaniem graficznym, a niemal połowę tego czasu poświęciłem na szkolenie innych, głównie początkujących grafików. Skoro tutaj jesteś, to prawdopodobnie sam rozpoczynasz przygodę z grafiką i szukasz materiałów do nauki. Świetnie trafiłeś, bo ten kurs skierowany jest właśnie do takich osób. W jego trakcie poznasz najważniejsze zasady projektowania, omawiane z myślą o projektowaniu komercyjnym, czyli takim na potrzeby druku i internetu. Projektowanie graficzne to przede wszystkim przekazywanie informacji. To specyficzny język kształtów, symboli, kolorów i określonych zasad. Chcesz sprawdzić, jak dobrze mówisz tym językiem? Wskaż lepszy obrazek. Odpowiedź prawidłowa to obrazek A. Ale dlaczego? O tym będzie właśnie ten kurs. Przekonasz się, że projekt graficzny to nie tylko jego wygląd, ale też to, co leży głębiej. Ten kurs to prawdziwe kompendium dla każdego nie tylko początkującego grafika. Znajdziesz w nim zasady z czterech obszarów projektowania. Po pierwsze, zasady ogólne. Jaka jest rola projektu? Jaka jest rola płaszczyzny projektu? Jakimi elementami graficznymi będziesz posługiwał się najczęściej? Jak porządkować i przedstawiać informacje? Kolejny ważny temat to kompozycja. W jaki sposób rozmieszczać elementy projektu graficznego? Jak schematy kompozycyjne mogą Ci w tym pomóc? Kolejna grupa zasad będzie dotyczyła koloru. Dowiesz się, jak reguły pracy z kolorem pomogą Ci odważnie i harmonijnie dobierać kolory do Twoich projektów. Przyjrzymy się bliżej, jakie jest głębsze znaczenie kolorów, a na końcu porozmawiamy o krojach pisma. Zobaczysz, czym kierować się podczas ich wyboru i jakie umiejętnie ze sobą łączyć. Tworząc ten kurs, wybrałem te zasady i wskazówki, które moim zdaniem są najbardziej praktyczne. Dzięki temu będziesz mógł je natychmiast zastosować w swoim następnym projekcie, tak by stał się on znacznie lepszy. Jeżeli zależy Ci na tym, aby tworzyć profesjonalne grafiki, to zapraszam Cię do wspólnej nauki.